polski schron bojowy cały czas. Bój toczy się już bezpośrednio w browach. Fantastyczna replika przygotowana na zamówienie Muzeum Miejskiego, Muzeum Miasta Gdańska. Będzie wspaniałą ozdobą kolekcji tego muzeum. Opowiadać przy okazji zwiedzania muzeum będzie można zobaczyć, jaką bronią dysponowali Niemcy nacierający na polskich pocztowców w Gdańsku. Gdzie znajdują się polskie pozycje, gdzie znajdują się polskie schrony bojowe. Dlatego doskonale i precyzyjnie potrafią wstrzelać się już w polskie okopy. Niemieccy pionierzy mogli już teraz bezkarnie podkładać ładunki przy polskich schronach. Mogli wysadzać je, zabijając i raniąc załogi.